Bardzo proszę, aktywni dla powiatu. Szanowny panie przewodniczący, proszę bardzo. Panie burmistrzu, bardzo się cieszę, że pan do nas wrócił. Szanowne panie i panowie radni. Stowarzyszenie FSL Aktywni dla Powiatu. Ja powiem tak, dostałem od pana przewodniczącego pismo i zrozumiałem to tak, że mam się bardzo dobrze przygotować do tej sesji i tak też zrobiłem. Nie przygotowałem informacji pisemnej, ponieważ przygotowałem tą oto tutaj prezentację i mam nadzieję, że uda mi się ją do końca przeprowadzić, pomimo tutaj ponagleń, ale dajcie państwo szansę, ponieważ mam tylko taką szansę raz do roku, także chciałbym ją dobrze wykorzystać. Imię, nazwisko, taka krótka metryczka. Nazywamy się Stowarzyszenie FSL Aktywni dla Powiatu. W metryczce kolejnym punktem jest wiek. Mamy już dokładnie 2 latka od lutego. Mamy 2 ojców. No, nie wpisujemy się w pewną ustawę. Mamy 2 ojców i myślę, że nasz związek zostanie w końcu kiedyś prawnie zaakceptowany. Ten pan po lewej to jest Robert i pan po prawej to jest Krzysztof. Robert Tomczak, Krzysztof Murdza. Krzysztof pochodzi z Cybinki, mieszka już w Słowicach od dobrych paru lat, tutaj się zakotwiczył i pewnego razu spotkaliśmy się tutaj między innymi dzięki panu dyrektorowi Chusteckiemu i od tamtej pory jakoś tak sobie przypadliśmy do gustu, że działamy. A nasze ulubione powiedzenie, nasze, czyli Stowarzyszenia FSL Aktywni dla Powiatu, to jest właśnie to hasło, które państwo przed sobą widzicie, czyli działamy dla was. Jeszcze tylko szybciutko, jak to się stało. 15 lutego 2011 roku zostaliśmy wpisani do KRS-u i tym samym powołano nas do prawnego życia. Tutaj przedstawię państwu naszą pierwszą imprezę, ponieważ ona jest historyczna i dlatego ją pokazuję. Nie będę oczywiście wszystkich pokazywał. Jest to historyczne pierwsze Grand Prix Słubic w Bilardzie. Pierwszy raz w Słubicach robiony chyba od wielu lat, a miało to miejsce 9 kwietnia 2011 roku. Jeszcze szybciutki slajd, tak to było. Pierwszy zwycięzca, ten pan po lewej, to jest Andrzej Wrocławski, który zresztą po kilku turniejach postanowił się zapisać do naszego stowarzyszenia i jest to też również wartość dodana tego, co robimy. I dalej, tak jak już piszę tutaj, zdobyliśmy wioski, dalej poszło już z górki, zdobywaliśmy w międzyczasie wioski okoliczne, troszeczkę bliższe i troszeczkę dalsze. Impreza za imprezą. Tutaj byliśmy w Drzecinie. Zdobywaliśmy również boiska piaszczyste, hale sportowe. Tak jak widzimy, te 2 slajdy nie są przypadkowe. Pokazane ta pani po prawej w żółtym, to jest Amelia Wiącek ze Słońska, przyjeżdżała tu do nas do Słubic. Proszę sobie wyobrazić, że ona jest, ma w swojej kategorii wiekowej jest najlepsza w kraju. Dziewczyna, no ja już chyba w tej chwili z nią przegrywam. Ten pan po lewej się nazywa Piotr Dunajewski, ma dokładnie 72 lata. Taki jest przekrój na tą chwilę naszych uczestników, naszych imprez. Także bardzo to fajnie wygląda. Wracamy, przechodzimy na boiska piaszczyste. Impreza za imprezą również na piasku, a jako, że chcemy do nas przyciągać również panie kibiców, także pozwoliłem sobie takie 2 slajdy tu jeszcze pokazać. I żeby było ciekawie, tam oczywiście mnie nie ma wśród tych panów. Wśród tych panów również mnie nie ma, ale dla równowagi również przychodzą nasze turnieje panie. Co prawda nie tak roznegliżowane, ale są również. Tu jeszcze również malutka fotogaleria. Jesteśmy po prostu aktywni, tak jak nasza nazwa mówi, działamy nie tylko w sporcie, w rekreacji, ale również próbujemy udzielać się w innych dziedzinach. Przeprowadziliśmy w tamtym roku po raz pierwszy w Słubicach wspólnie ze Słubickim, to się nazywa Punkt Informacji Europejskiej, LPI, grę miejską. Bardzo fajnie nam to wyszło. Dzieciaki się bawiły, musiały poodnajdywać na mapie Słubic różne punkty związane z dofinansowaniem przez Unię Europejską. Następna impreza, to też jeszcze gra europejska, następna impreza, piknik wolontariuszy, piknik stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Tutaj to było w Sądowie.
My tam oczywiście aktywnie, troszeczkę rekreacyjnie, ale również w wielkim namiocie przedstawialiśmy swoją działalność, tak jak dzisiaj to robię przed Państwem. Działałem bardzo prężnie również we współpracy z Kolegium Polonikum, właściwie z Fundacją na rzecz Kolegium Polonikum. Jak wszyscy wiemy, oni są takim liderem lokalnym, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. Korzystamy z ich szkoleń, korzystamy ze spotkań. Będziemy również na stronie internetowej, która powstaje przy tej fundacji, na której będą umieszczone wszystkie nasze działalności, nie tylko nasze, oczywiście stowarzyszeń i wszystkich chętnych, którzy tam się zgłoszą. My jesteśmy również tutaj, jeszcze zapomniałem, tutaj braliśmy udział w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasze dwa numery naszej sztandarowej imprezie kolarskiej, o której za chwileczkę. Nasza przygoda z LZS-em, jesteśmy również w strukturach LZS. Ja osobiście z kolegą Tomkiem Żwirkiem byłem na szkoleniu takim wolontariackim, raz w górach, raz w Lubniewicach i dzięki temu dostaliśmy takie oficjalne certyfikaty podpisane przez minister sportu wraz z Krajowym Zrzeszeniem LZS i jesteśmy pełnoprawnymi wolontariuszami, czy też przedstawicielami nawet lubuskiego, jeśli chodzi o wolontariat w sporcie. Odebraliśmy w Warszawie, no ja odebrałem w imieniu też Tomka, takie specjalne certyfikaty, także nie ma lipy. Tutaj następny slajd, to już Państwo być może kiedyś widzieliście go. On promował naszą akcję związaną z tym konkursem, do którego już nie chcę za bardzo wracać, ponieważ już Państwu o tym opowiadałem, chwaliłem się. Krótko tylko, to było w 2011 roku, wygraliśmy ogólnopolski taki ten konkurs na inicjatywę sportową skierowaną do środowisk wiejskich i małomiejskich. 3 dni, 9 wydarzeń, ponad 1000 uczestników. To w ścisłej współpracy wtedy jeszcze z OSIR-em. Ten uśmiechnięty pan to ja, obok tych pięknych pań. I teraz przechodzę do tej imprezy roku. Jest to jedyna nasza komercyjna impreza, która, no powiem tak, no niestety, ponieważ to mówię w Słubicach, niestety odbywa się w Cybince. Bardzo dobrze się tam czujemy. Zresztą kolega Krzysiek, wyśmienite sukcesy, jeśli chodzi o kolarstwo przełajowe, MTB i właśnie on natknął nas do tego, żeby zrobić taką imprezę. Pan burmistrz Cybinki nas przyjął z otwartymi rękami i tam powstała piękna impreza, która już w tym roku będzie po raz trzeci. To są zdjęcia z ubiegłego roku. Oprócz tego, że panowie starsi ścigają się na dystansach dwóch, mini i mega maratonu, to również obok jest taki wielki festyn rowerowy dla dzieci. Jak widzimy po prawej stronie tego pana, piękne okolice. To jest rzeka Pliszka. Dwa razy przyjeżdżali zawodnicy przez rzekę Pliszkę. Niektórzy dosłownie w tym miejscu, co ten pan jedzie, to na chwilę sobie przystawali, kładli się, chwilę odpoczynku. A tak wyglądali w tym roku. Była rano ulewa. Tu jeszcze nasze dzieciaczki. Bardziej oczywiście rodzice i dziadkowie się cieszyli. I tu jeszcze kilka zdjęć, ponieważ mamy zazwyczaj bardzo atrakcyjne nagrody do losowania, bo nie o to chodzi, żeby ci najlepsi przyjeżdżali, zgarniali wszystko, ale właśnie dla zwykłych zawodników, którzy niespecjalnie się ścigają, ale po prostu jeżdżą na rowerze. Mamy kilka rowerów, mam wycieczkę do Hiszpanii. Pani Ania Charkowska właśnie tą wycieczkę wylosowała w tym roku dla pewnego pana, który poleciał za darmo na tydzień na aktywny wypoczynek rowerowy do Hiszpanii. Co jest pokłosiem tej naszej imprezy? To jest ta wartość dodana, której też tutaj mój pan prezes zawodowo, pan prezes Sawicki wspominał, czyli ta wartość dodana CSR, tak? Jak to było? CSR, tak. Takie podsumowanie mamy tego maratonu po około 6 tygodniach również w Cybince. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy nam pomagali i wtedy też odbywają się aukcje ciekawych gadżetów sportowych. Tu jeszcze jest podziękowanie dla tych, którzy nam pomagają. Ten pan po prawej, to pewnie niektórzy go znają. Tam pozwoliliśmy sobie zrobić mały ten miszmasz, jeśli chodzi o Photoshop. Pan Mirek się bardzo ucieszył, jak widać. Ale do czego zmierzam? Tam z tyłu są również takie, tam widać piłki i tak dalej.
odbywa się tam około 5-6 licytacji, z której pieniążki przeznaczamy na jakieś zbożne cele, tak to nazwijmy. Wtedy akurat przeznaczyliśmy to na również naszą chatę, o której dzisiaj już mówił pan prezes, jeśli chodzi o SOSIR. My wsparliśmy naszą chatę i około 10-osobowa, 12 z trzema opiekunkami pojechała w góry i tam się bawili za darmo po prostu, tak? To, co nam się udało zebrać z tych licytacji, to przeznaczyliśmy na ich wyjazd. I teraz troszeczkę propagandy, ale myślę, że to w dobrym tego słowa znaczeniu, dlaczego warto być FSL-owcem. Ponieważ działając w stowarzyszeniu można realizować siebie, robiąc coś dla innych, ale również można, robiąc coś dla innych, realizować siebie. A jak to się dzieje, na czym to polega? Kilka może przykładów. Jest ktoś taki jak pan Tomczak, który kochał siatkówkę, teraz bardziej tenis stołowy i ja po prostu organizuję takie właśnie imprezy. Ale są też tacy, którzy kochają bilarda, tu akurat pan Tomczak też jest. Jest pan Murdza, który biega, w ubiegłym roku przebiegł maraton w Poznaniu. Wielka mu chwała za to i po lewej stronie, jako już wtedy kolarz, bo również wystartował w swoim maratonie w Cybince. Mamy również pana Krzyżana, że tak powiem po nazwisku, który robi piękne grafiki. On się, załóżmy, nie udziela przy naszych imprezach, ale potrafi, ma dryk komputerowy i proszę zobaczyć, to jest ten historyczny pierwszy maraton, który tu jeszcze był w Słubicach robiony, Hansa Maraton. I ja mówię do dzisiaj, że to logo to jest mistrzostwo dla mnie świata, jeśli chodzi o logo związane ze Słubicami i z rowerem. Naprawdę, ja jestem pełen podziwu do takich ludzi. Tu jeszcze kilka jego przykładów, to są wszystko jego właśnie dzieła. Również to nasze po lewej i po prawej stronie na dole, po prawej zmodyfikowane na dwulecie naszego stowarzyszenia. Jest również pan Kwiatkowski, który kocha tenisa, oprócz tego, że on kocha wiele sportów, również kocha tenisa. Wymyślił sobie coś takiego, że zrobi we Frankfurcie RK Trans Cup. Dlaczego w Frankfurcie? No bo póki co jeszcze nie mamy w Słubicach kortów. Ale obiecał, jako że jest w Radzie Nadzorczej SOSIR-u, że jeśli te korty, jeśli nie pomoże w ich budowie, to przynajmniej ten oczywiście turniej przeniesie tutaj do nas. Wspaniała impreza w tym roku będzie, już ponoć miejsca są zaklepane, około 40, bo to 3-dniowy turniej. Mamy jeszcze, tutaj jest P, ale oczywiście bez tego P, pan Łukasz i Agnieszka Kozłowscy, firma oczywiście wykrypkowana, nie będę tutaj, chociaż chciałbym, ale nie będę uprawiał reklamy, żeby nie było, postanowili wesprzeć nas, finansując, czy też dając nazwę do naszej imprezy bilardowej, a oczywiście jeżeli daje ktoś nazwę, to się wiąże z jakimś tam sponsoringiem i stąd od chyba 3 edycji to nasze Grand Prix w półbilardzie się nazywa, tak jak ta firma, ale oni tam przecież mówią, że oni budują poprzez to wizerunek swojej firmy właśnie Fair Play. Proszę Państwa, króciutko. Ja podsumowałem sobie ostatnie, no 2,5 roku właściwie, bo 2013 to tak troszeczkę, a ten 2011 to był ten, ale postanowiłem sobie 2012 tak naprawdę z ręką na sercu podsumować. I wyszło mi tak, że w ubiegłym roku 53 aktywności, jeśli chodzi o FSL Aktywny dla Powiatu. Aktywność to jest impreza zorganizowana, współorganizowana albo jeżeli ktoś z nas albo stowarzyszenie brało udział w jakiejś innej imprezie. I takich wyszło nam 53 aktywności i w tym proszę zobaczyć 40 tylko i wyłącznie zorganizowanych przez nas imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych. Jeśli ktoś dobrze liczy, a wiem, że tutaj oczywiście są na sali tacy, to daje nam średnio, proszę Państwa, 1,3 imprezy na tydzień. Proszę mi pokazać stowarzyszenie, które robi tak dużo. Ja na tą chwilę już bym podziękował bardzo, ale na koniec jeszcze może 3 uwagi do tej debaty sportowej, bo nie wiem, czy później już dopcham się do mikrofonu. Obiecujemy, że na pewno, ale można przyczynek do dyskusji już zrobić. No właśnie. Ja mam takie sprawy 3, tak jak powiedziałem. Jeśli chodzi o sprawę konkursów związanych właśnie ze stowarzyszeniami, z klubami, no ja akurat sport, ale tu mówimy o wszystkich. Bardzo bym prosił o to, żeby zrobić tak, żeby można było wcześniej te konkursy, żeby się odbywały. Ja wiem, że to jest tak, że do końca roku musimy daną imprezę zorganizować, potem mamy 30 dni na jej rozliczenie, ale proszę zobaczyć, mamy dzisiaj już prawie kwiecień, konkurs jest właśnie ogłoszony, a kiedy się skończy, to pewnie będzie maj.
I tyle. I pewnie stowarzyszenia potrzebują, czy kluby troszeczkę wcześniej, troszkę pieniążków, żeby tych kilka imprez przeprowadzić. Druga sprawa to również taka prośba, no jest komisja, ja to wiem, ale być może dotrze to do odpowiednich osób, żeby rzetelnie rzeczywiście podchodzić i efektywnie, a nie efektownie do tego, jak się te pieniążki rozdziela, żeby no, jeśli ktoś dostał już pieniążki, to rozliczyć porządnie go, niech pokaże, co zrobił. Ja nie chwaląc się pokazałem, co zrobiłem w tamtym roku. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie z tych pieniążków, co dostałem, bo to się nie da. To dosłownie jest jedna, nie wiem ile. My szukamy wszędzie pieniążków. To druga sprawa. A trzecia sprawa, jeśli już raz w roku jest taka wola państwa radnych i pana burmistrza, że mówimy o sporcie, robimy debatę, to bardzo proszę, żeby to zrobić ewentualnie osobno. Jest tyle klubów, stowarzyszeń, każdy by chciał na pewno coś powiedzieć, żebyśmy nie musieli to kończyć po nocach, a mam takie wrażenie, że my tak zawsze jesteśmy troszeczkę spychani do tyłu. Państwo sami widzicie, że już praktycznie nie ma nikogo prawie na sali. No fajnie, że jest kamera, to jeszcze pewnie to do naszego... Tak, to się bardzo chwali radnym. A na koniec tylko gorąca taka jeszcze informacja dzisiaj. Moje stowarzyszenie, które wymyśliło w mojej osobie jakiś tam tydzień temu coś takiego, że powitamy wiosnę w taki inny troszeczkę sposób. Byłem pewien, że dzisiaj na Placu Bohaterów o 12 nie będzie prawie nikogo. Tak, lepienie bałwana, myślałem, że będzie, ale proszę sobie wyobrazić, państwo to zobaczycie, ponieważ tutaj się zaczęło 12, ja sobie uciekłem za pozwoleniem oczywiście pana prezesa, bo musiałem to przeprowadzić. Proszę sobie wyobrazić, że przyszło 255 osób, które zatańczyły ten Harlem Shake, ja to nazywam słubicki Harlem Shake, czyli przegoniliśmy, mam nadzieję, zimę, a drugie tyle stało gdzieś tam z boku, także nie jest jeszcze tak źle w tych naszych Słubicach, tylko troszeczkę trzeba inspiracji tych ludzi, no, zmotywować, chociaż nie zmotywować, coś pokazać, zaproponować, a na pewno skorzystają. Dziękuję bardzo.